Przepraszam, Polish? Dziewczęta? Ta? No, English. Tego się nie da opisać. Pasuje! Wow. Pyszne lody waniliowe. Witajcie z wysp Turks i Caicos, czyli prawdziwego nieba na ziemi. Dopłynęliśmy tutaj dzień wcześniej, po 3 dobach żeglugi z wyspy St. Martin. Jesteśmy w drodze na Bahamy, a tutaj zrobimy sobie mały przystanek i pokażemy Wam miejsce na krańcu świata, do którego dotrzesz tylko jachtem. Super odkurzacz. Oj. Poranek, co to Adam? Jak tam poranek na Turkach? Sofia jest strasznie zdegustowana, bo wykupiła wersję wycieczki all inclusive, ale nie spytała się, co znaczy inclusive. Sofia, Sonia! Sonia, przepraszam, Sonia. I co w ogóle? A w wersji inclusive jest sprzątanie, gotowanie, all inclusive na poli oznacza, Sonia, nie przeczytać umowy do końca rejsu. All inclusive nie, ja czytałam, więc... Cleaning, cooking and babysitting. Ja przeczytałam. Chciałam tylko powiedzieć, żebyście się nie słuchali Adama na temat jajek, bo on mówi, że trzeba 12 na śniadanie, a jak jest dużo warzyw, to 8-9. Nie. Ale w sumie zjedliśmy było dobre. Wszystko, zjedliśmy dobre. Wszystko, także... Adam, tak. Bicia. Adam, to jest Adam, dobra rada. Bujek Adam, dobra rada. Czy życzysz sobie kawy z mlekiem, czy ze śmietanką? Nie, ja chyba nie piję kawy dzisiaj, to mnie muli. Ja sobie życzę Inkę z mlekiem. Inkę? Dobrze. Nasz ekspresik działa. Łódka jest sprawna, fajna. O, widzisz, Arek nawet naszą kabinę sprząta. To jest załogan. Chodzi po nogach. Znalazłem jednego do nogi. O, to jest fajne. Dobra. Nie, to jest po prostu... Kamera tego nie ogarniła. Nie ogarniła. Nie ogarniła. Nie ogarniła. Po śniadaniu ruszamy całą ekipą na wyspę. Tylko kapitan zostaje na pokładzie, aby pilnować statku i troszkę odpocząć po ostatnich dniach na morzu. Do tyłu, Arek się pomyśla. Wszyscy do tyłu! Tak.
myślę, że cofniemy się trochę jeszcze. Co? Ja się cofnę, żebyśmy byli tam w tym. O, Tato. Jednak dotarcie do brzegu dziś okazuje się wyzwaniem. Fala przybojowa jest dość duża, więc postanawiamy zakotwiczyć nasz ponton i wskoczyć do wody i tak dopłynąć do brzegu. Wskakuję jako pierwsza, aby zbadać dno. Jeszcze dwie rundki do pontonu po chłopców i za chwilę wszyscy stajemy na lądzie. Ale fajnie. Po trzech dniach na jachcie wylądować w takim miejscu jest to naprawdę wspaniała rzecz. Ale super! Udało się bezpiecznie dotrzeć! Mimo wielkich fal jesteśmy na lądzie, jest cudownie! Piersi na lądzie! Dziś dotarliśmy do dziewiczych wysp Turks i Caicos. Pytacie się, jakim kluczem dobieramy miejscówki w naszej podróży? Ci, którzy nas znają, wiedzą, że im dalej od cywilizacji, im bardziej ukryty zakątek świata, im więcej koncentracji natury w otoczeniu, tam z pewnością dopłyniemy naszą poli. Takie miejsca kochamy najbardziej. Wyspy Turks i Caicos to brytyjskie terytorium zamorskie położone na południowy wschód od Bahamów w Ameryce Środkowej na Oceanie Atlantyckim. Turks i Caicos należą do najdroższych wysp Karaibów obok Anguilli i St. Barts. Jednym z powodów, dla których towary są tak drogie, jest 30% cło. Wyspy Turks i Caicos zdobyło wiele uwagi podczas poszukiwania skarbów w latach 70. i 80. XX wieku. Wraz z pojawieniem się nurkowania z akwalungiem i technologii wykrywania metali, zawodowi poszukiwacze skarbów przeczesywali Karaiby w poszukiwaniu bogactwa, często przekraczając granice nielegalnych praktyk. Najbardziej znanym przykładem była niesławna saga o wraku żaglowca z karawelą, który został odkryty w połowie lat 70. XX wieku przez poszukiwaczy skarbów, którzy uznali, że prawdopodobnie pochodził sprzed okresu hiszpańskich galeonów i ich transportu złota i srebra do Europy i mógł być pintą Kolumba. Rząd starał się chronić bezcenne miejsce historyczne, ale niestety pozbawieni skrupułów niszczyciele wysadzili to miejsce w poszukiwaniu czegokolwiek wartościowego. Ale to, co kocham najbardziej w tych wyspach, to niesamowite plaże, krystalicznie czysta woda w oceanie i bogate życie morskie do odkrycia. Tak można jednym zdaniem podsumować wyspy. Tutaj będziemy zaraz widzieć skarby, tego co morze wyrzuciło. Tyle rzeczy z morza, wy, patrzcie, wkładka do butów. Co mamy tutaj jeszcze? Wszystko, co to jest? Zakrętka do butelki, moglibyśmy pozbierać te śmieci, wziąć worek. Pasuje! Biorę! O! Z jakimiś robakami i więcej. Au! Wlazłam, kujkuję! O kurde! Było to dla nas szokujące zobaczyć, ile rzeczy ocean wyrzucił na brzeg. Pytanie, ile więcej jeszcze w nim pływa? Same butelki po olejach też. Jak to zabrać? Znowu. Kolejna. Tam też. No. Co to jest? No. Jakiś ślad ma.
kawa, słuchajcie, Nescafe. Nie, no masakra jakaś. Jak to zostawić to wszystko tutaj? Co to jest? Same skarby tutaj mamy dzisiaj. Wow, ale piękna. Skarby mamy. Dalej, idealnie równy. Powiedz, jakie są twoje uczucia, odczucia. Jak fajnie czujesz? Fajnie tu wrócić, naprawdę. Było warto. Powafluj się. Powafluję się. Części jachtu. O kurde. Coś się przyda na poli. I ty sini, bo to jest jacht. Co to jest? Samochód? Nie, to jest jacht. Jacht, a tutaj też. Zaraz zobacz, jak to się błyszczy. Wow, ty widziałeś to? Nierdzewka. Wow, kurde. No i wrak, jest wrak. To mi się nie udało. Ups. Za tych, co na morzu. No. Ale ponieważ tu jesteśmy, to może wymożnimy kilka. Fajna kucia. Kucia? Ale kucia jest super. Dobra. Dobra. O! Dobra, i kamienie są. I jakieś liny jeszcze są. Tego. Cholera, ale dostało mi się. Jest tam ktoś? Halo, anybody? Halo. Ty, zobacz. Po prostu wypływali już trochę rzeczy. Tak? No. Ktoś tu był przed nami? William. Wilson. Kiszczej Maxwell, rozmiaru chyba 12 albo 10 mm. No proszę bardzo, proszę Państwa, możemy to na eBay sprzedamy. Na eBay sprzedasz. Zbieramy poli się lekko ugnie. Big Sand Key znana jest również jako Wielka Zatoka Piaskowa. Odkryliśmy to miejsce już ponad 7 lat temu, czyli w pierwszym roku pływania naszą poli. Potem odwiedziliśmy jeszcze raz te nieziemskie miejsce. Za każdym razem spokój i natura otulały nas i z każdym spotkaniem coraz bardziej zachwycaliśmy się tym miejscem. Big Sand Key to wyjątkowe miejsce do obserwacji ptaków, ryb czy rekinów pielęgniarskich. Po zachodniej stronie wyspy znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż Turks i Caicos. Ze względu na to, że znajduje się po zawiecznej stronie zatoki, jest tam bardzo mało wodorostów, a bliskość otwartego oceanu pozwala na zapierającą dech w piersiach czystą i błękitną wodę. Ponieważ wyspa jest dość długa, strona pozawiecznej jest dość osłonięta, łatwo można zakotwiczyć jacht, choć jeszcze nigdy żadnego tam nie spotkaliśmy. Farelka? No, nie farelka, to jest stacja ojej. Nawigacyjna Garmin albo Raymarine. Gotowa, sprzedamy ją good price. Sprzedamy. Na części. O, jest i poli tam. A tu mamy kolejny wrak. Gdzie ślady. Myślisz? To jest pokład samego. Tak? Ale był spory. No. I jest kolejny wrak tutaj. Jakiś większy już. Nie wchodź może. Mata szklana. Silnik jest? Ale jednak świnie. Lepiej jest. Ile
Nie, to wiesz. Ze wszystkiego. To no, no tak, albo ludzie, wiesz, syfią. O kurde. Faktycznie silnik jest. Dwa silniki są, tak? Ale jest fajnie, jest zbiornik paliwa. To jest zbiornik paliwa, aluminiowy. Jest zlew. Szafki. No i tak niedawno to się stało, bo sam z nierdzewki jest taki dosyć... Tak? No tak, zobacz, widziałeś pokład z tamtej strony? Zrobimy tak, szukamy... Właściciela. Szukamy właściciela i producenta, który wymieni nam tik na pokładzie. Arek, zajmujemy tik, na poli kładziemy. Lody Bambino na plażę. Truskawkowe. Na patyku. Jakie tylko chcecie, proszę bardzo. Oh my god, czekoladowe. Super. Wyglądają niesamowicie. Tutaj mamy malinkową polewę. Proszę bardzo. Malinki tutaj, widzę. No. Po prostu pycha, żeby nie umierać, sprzeć na lodach. Przepraszam, Polish? Halo, dziewczęta? No, English. Polish? Polish. Nie. Polish nie. Nie. English. 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 Majtki swoje zostawili? Nie, to jest już chiński sklep naprawdę. Słabo. Już dzieci zrobiły sobie z niego plac zabaw. O, no pewnie, masz drzazgę. Gdzie? Lody, lody, lody. Lody. Julia, jesteś loda? Piękna, nie? No, no, no. Tutaj jest taka różowa. No. Jakby ją umyć, daj. Przez chwilę ci uwierzył. Przez chwilę. Tylko przez chwilę. Zróbmy. Idzie, kochana! Wow! Czy będzie pan młodszy od 10 lat? Po plecach, bo mnie tak spędzą. Mocniej. W lewo. Robię górę dół, Ani. Nasz vlog to jest content dla dzieci. Żartowałam. Opa, 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 opa. Co chłopaki? Zbieracie glinkę? To nie glina. Słuchajcie, tego się nie da opisać. Jakby poczucie tego, że jesteśmy tutaj jedyni. Do najbliższej cywilizacji jest kilkadziesiąt kilometrów. Jesteśmy jedynym jachtem w zatoce. W ogóle nie czy tutaj śladu człowieka, no oprócz tych rzeczy wyrzuconych z morza. To jest po prostu uczucie, gdzie jest stuprocentowa koncentracja natury i tego nie da się po prostu opisać słowami. To jest po prostu takie uczucie. Ach, mam nadzieję, że chociaż dzisiaj udało nam się to w filmie pokazać, chociaż uważam, że w ogóle kamera w ogóle nie odzwierciedla tego, co jest naprawdę i oko jest po prostu... próbujemy się tym nasycić, ale to jest w ogóle niemożliwe. Znaleźliśmy fajny punkt obserwacyjny. Porzućcie wszystko, jedźcie na Bahamy. Ale my jesteśmy na to nie było tak łatwo, słuchajcie, dopłynąć, nie? No nie, o nie. No nie, o nie. Przepraszam, ale to były 3 dni zwracania wszystkiego, co wchodziło. Ale było warto. No, no, naprawdę było warto. Było warto, zdecydowanie. Tego się nie da opisać słowami.
naprawdę to dopiero początek, bo jesteśmy w Turks, a przed nami Bahamy, więc to jest takie małe demo tego, co już na Bahamach. Właśnie widzicie całkiem inny krajobraz w porównaniu do Martyniki czy St. Lucie. Nie ma tutaj soczystości, ale za to jest po prostu całkiem inna energia, inny krajobraz, równie dziewiczy, taki bardziej jeszcze anielski, niebiański, o tak bym powiedziała. O. I też jest cudny. Właśnie 13 węzłów, słuchajcie. Wyobraźcie to sobie.